Dzień dobry, witamy na drugim spotkaniu na warsztatach muzealnych. Dzisiejszy baranek będzie wykonany z ręki, ze zwyczajnej kostki masła. Zaznaczamy sobie kształt baranka, jaki będzie nam potrzebny. I odcinamy to w kawałkach, czego nie wykorzystamy. Dzisiaj mamy zajęcia z masłoplastyki. Doklejamy w boczki, żeby nie był bardzo płaski. Nie musi mieć idealnych kształtów, dlatego że teraz będziemy wykonywać na nim wełenkę, która nam zamaskuje jakieś niedocięcia i nierówności. Najtrudniej jest wykonać głowę baranka, więc proponuję zwyczajnie wziąć sobie go w rękę i docinać mu buzię, patrząc na wprost. Przy takim baranku, jeżeli ktoś ma ochotę, można zaznaczyć mu nóżki i dociąć kopytka, bądź zrobić go w formie bardziej leżącej. Tą podstawową bazę do baranka już mamy. Teraz to, co nam będzie potrzebne, to albo wykałaczki, albo nożyk, którym cały czas pracujemy na nim. I tym nożykiem wykonujemy zacięcia, które będą jego wołanką.
tego też użyć widelca, wtedy efekt będzie widoczny dużo szybciej niż pojedynczym narzędziem z pojedynczymi ząbkami. Tak samo jak przy poprzednim garnku. Dokładamy uszy. Może najpierw zrobimy oczy z ziarnem pieprzu. Uszy z dysków bruszka. Ogonek. Tym razem nasz warunek nie ma ładnej podstawki, więc polecam umieścić go od razu w koszyczku.